Dzień dobry Państwu, nie magistr Zarzycki i 7-letni Szymonek oraz Monika. Szymonek oblicza objętość sześcianu o krawędzi 8. A o, wiesz co, ale chwileczkę. 8 razy 8 razy 8 to jest to samo co 3 razy 8? Nie. No nie, nie. A jak to można zapisać inaczej? Prościej. Tylko trzymaj swoją rączkę normalnie, osiedź prościutko. Jakim to się symbolem oznacza? O właśnie, jak się to czyta? 8 do 6. Tak, albo inaczej, 8 do potęgi. 8 do potęgi 3. Dobrze, albo mówi się krótko 8 do 3. Dobrze, no i teraz oblicz źle to. No obliczaj sobie tutaj na boku. Tak, ale jakich jednostek? Dobrze. A teraz popatrz, gdybyś był egipskim budowniczym i tutaj było nie 8 cm, tylko 8 łokci, długość tej krawędzi, i to ma być jakaś taka budowla zrobiona z takich kamiennych bloków, takich jeden łokieć na jeden łokieć i do góry też jeden łokieć, to ile musiałbyś takich kamiennych bloków zamówić, żeby w kamieniołomie, żeby taką budowlę wykonać? Ile trzeba by wtedy takich... 512, tak, oczywiście. Dobrze, a teraz wiesz co, teraz zrobimy inne zadanie, bo jesteś budowniczym egipskim, ale teraz wykonasz, wiesz co, inną budowlę. Zrobisz taką prawie prawdziwą piramidę, taką piramidę schodkową. Popatrz, o, ja tutaj ją wykonałem, taką piramidę z klocków. Tutaj te klocki zaraz postawię. O, popatrz. To jest taka piramida, my tu też możesz popatrzeć, że są takie schodki, widzisz? O, tutaj na dole, w dolnej warstwie jest kwadrat, widzisz? O, tu jest taki kwadrat, o boku 3, potem taki jest plan budowy, potem jest kwadrat o boku 4, a teraz potem jest kwadrat o boku 1. O. I wyobraź sobie, że długość tego klocka to jest jeden łokieć. Że to jest tylko taki model zmniejszony, ale tak naprawdę to ma być jeden łokieć tutaj. O, ta krawędź ma długość jednego łokcia. To jaka jest, ile potrzebujesz tych kamiennych takich rzeczy do zbudowania takiej piramidy? Która, ja ją tutaj narysuję może. O, że tu jest 3 łokcie, prawda? Potem nad tym... 14. Potem nad tym jest mniejsza część, która ma... Tutaj ma 2 łokcie, a potem na górze jest tylko jeden łokieć, taki jeden kamień. O, tutaj takie coś. Ile powiedziałem wynik? 14, tak? A to jest objętość, prawda? To jest objętość tej piramidy takiej schodkowej. V. No to napisz, jak to liczyłeś. Tak. Dobrze, to się równa. No mówiłeś już. Tak. Tylko 14, ale jakich jednostek? Tak, łokci, ale jakich łokci? Sześciennych. Tak, bo to jest taki łokieć egipski. Dobrze, a teraz popatrz. Teraz zrobimy jeszcze taką większą piramidę, bo to była tylko taka rozgrzewka, że tutaj na dole, ta dolna warstwa, to będzie ułożona z takich bloków kamiennych, z takich sześcianów,
gdzie tutaj będzie 5 łokci długości. O, ta dolna warstwa ma... To jest trochę mniejsza. Ma 5 łokci długości. To tam było 8. Poczekaj, ale nie, dolna warstwa ma 5 łokci długości. Tam dolna warstwa miała ile w tym poprzednim? 3, nie, 3 łokcie. 8. Potem następna warstwa tutaj będzie miała 4 łokcie długości. O, i tutaj... W ten sposób. Potem następna warstwa będzie miała ile łokci długości? Domyślasz się? Tutaj. Krawędź tej następnej warstwy będzie miała ile? No 3 łokcie, prawda? Potem będą 2 łokcie tutaj, 2 łokcie i na końcu będzie taki jeden sześcianik, który ma jeden łokieć. I jaka jest objętość teraz tej piramidy? Tylko zapisuj, dobrze? Wszystkie rachunki. A skąd wziąłeś to 25? Wytłumacz. Siądź proszę, dobrze? Bo to jest początek lekcji, to jeszcze nie jesteś zmęczony. Nie podpieraj się rączką, dobrze? O. Dobrze, no i teraz. Czyli 25 to skąd ta liczba się wzięła? Wytłumacz. Stąd, że 5 razy 5. Czyli w tej dolnej warstwie, tak? A zamiast pisać 5 razy 5, to możemy jak napisać? 5 do drugiej, tak. Czyli 5 do kwadratu. Tak. Dobrze, co dalej? O właśnie. Tak, dobrze. No i obisz to wszystko teraz. 1 do kwadratu się nie pisze. Nie, no można pisać, można. Pisze się. Ile to jest 1 do kwadratu? 1, jasne. Dobrze, no i obliczaj. Dobrze. No ile to będzie? To się równa. Mów na głos, jak liczysz. Nie. Które liczby dodajesz? 1, 2, 4, 5 plus 25 to jest 30 plus... Tak. Plus 16, 46, plus 9, 55. Tak, dobrze. To będzie 55, ale czego? Jakich jednostek? Łokci, ale jakich łokci? Sześciennych. Łokci sześciennych. Dobrze, takich egipskich łokci sześciennych. Wiesz, jak to można było, moment to też popatrz, jak to można było liczyć jeszcze szybciej. Że patrz, ja to bym zrobił tak. Te dwie razem, to jest ile? Te liczby dodać do siebie, to ile będzie? 20. 20. Potem dodałbym te dwie liczby do siebie, to jest? 10. 10, to już jest razem? 30. 30 i 25, to jest razem 55. Nie? Można takie sztuczki różne robić. Dobrze. A teraz zrobimy może takie zadanie. Popatrz. Teraz będzie taka budowla, że tutaj będzie sześcian o, trochę może tutaj za krótka jest ta ściana. O, tak. Tu będzie powiedzmy 10 łokci. Tu będzie taki sześcian. A, na nim, tutaj od razu z brzegu będzie wybudowany inny sześcian. Taki. O, tak to będzie wyglądało. I tutaj będzie, no powiedzmy, 4 łokcie. O, tu 4 łokcie, takie sześcian o krawędzi 4 łokcie.
Rozumiesz to, no nie? Czyli tu będzie taki wielki sześcian o krawędzi 10 łokci, a na górze będzie stał, tak z samego brzegu nawet, w rogu, sześcian o krawędzi 4 łokcie. O, chcesz zapytać coś, tak? Lub powiedzieć, no to powiedz. A czy ten brzeg, czy ten powinien być chyba 5, ten, bo to zajmuje połowę. Znaczy, no tak na rysunku, rysunek jest może niedokładny, rzeczywiście, masz rację. Ale wiesz co, no tak chciałem, żeby to było trochę krótsze niż to, no, prawda? Może tak mi się... No, to trochę już jest. Ale niech będzie, szmonku, już nie poprawiajmy, wiesz? Tylko tutaj dorysuję. Czyli to jest taka sytuacja, że o, na tym jednym sześcianie, prawda, jest ustawiony drugi sześcian. O, coś takiego, prawda? Taka budowla. I teraz, ile trzeba tych kamiennych bloków, żeby ją wybudować? Takich jeden łokieć na jeden łokieć, bo takie nam z kamieniołomu mogą tutaj przytransportować. Czyli musisz powiedzieć jaką rzecz, skoro chcesz wiedzieć ile trzeba tych sześcianów małych na wbudowanie tej budowli, to musisz obliczyć jaką wielkość w matematyce, jak się to nazywa? Pole, długość czy coś innego? Objętość. No to obliczaj ją, napisz to sobie tutaj. Ale najpierw literką napisz, dobrze? Co obliczasz? Tak. No co, tylko trzymaj tą rączkę sobie tak. Rączką obliczam ten. Znaczy, to będzie obie. Ale to liczymy razem, dobrze? Czyli żeby było już razem, no dobrze, niech będzie. To wszystko niech będzie, nie zmazuj, tylko co dalej? Razy. Plus. Tak. No, dobrze. Cztery razy. No dobrze. To się równa? A teraz napisz to krócej. Jak to krócej napisać? Zamiast 10 razy 10 razy tu. To się pisze jak? Dobrze. To się równa? Tak, dalej, to się równa. Tak, jakie jednostki? Nie centymetry. To jest w łokciach tutaj. W łokciach egipskich. Starożytnego Egiptu. No więc... Dobrze. A teraz popatrz. Teraz zmienimy tutaj jednostki i zrobimy, że to są centymetry. Czyli tu jest 10 centymetrów, a tu są 4 centymetry. To wtedy objętość byłaby jaka? To tutaj byłoby, szmonków, wtedy? No byłby centymetry sześcienne, prawda? Centymetry sześcienne teraz, objętość. O, to gdybyś chciał taką budowlę zrobić z tych sześcianików, one tutaj mają długość krawędzi 1 cm, tu jest 1 cm. To ile musiałbyś ich użyć, tych sześcianików, do zrobienia tej budowli? Tutaj z klocków, gdybyś chciał zrobić, powiedz. Gdybyś chciał taką budowlę zrobić tutaj, to ile musiałbyś użyć tych sześcianików? Ile trzeba by ich mieć? 10
64. Tak, no ale my nie mamy tyle, więc takie nie zrobimy. Ale teraz popatrz, teraz wyobraźmy sobie, że już taką budowlę masz zrobioną z takich klocków, że zrobiłeś ją. I nawet, poczekaj. Mam ją zrobioną. No, załóżmy, że mamy ją zrobioną i załóżmy, że posklejałeś tutaj te sześcianiki, czyli to jest taka jedna bryła, to jest sklejone wszystko razem, to się trzyma razem. I teraz tą budowlę, o, że to wygląda mniej więcej w ten sposób, prawda? I teraz tą budowlę, którą zrobiłeś, tą bryłę taką, chcesz okleić teraz papierem. Takim złotkiem na przykład, albo sreberkiem. Chcesz to wszystko okleić. To ile musiał być mieć tego papieru, żeby to wszystko okleić, tą budowlę? Jaki papier? No, chyba złotki. No, takim, masz na sobie takim jakimś sreberkiem czy coś. Chcesz to wszystko okleić, prawda? O, tak przyłożyć tutaj, o, tak, tutaj przyłożyć tam od spodu też, prawda? To, żeby wiedzieć, jak to okleić, ile trzeba mieć tej folii złotej, powiedzmy, do oklejenia, to co musisz policzyć? Jaką wielkość matematyczną musisz policzyć? Tak, pole całkowite, no zgadza się, dobrze. No więc spróbuj teraz tutaj to pole całkowite obliczyć, zobaczymy, czy dasz radę. Pole całkowite. Jak ty to obliczysz? Poczekaj, zastanówmy się. Napisałeś 6 razy 10. Dlaczego tak napisałeś? Nie było sześcian, a jedne. A! 6 razy 100 poprawiłeś, tak? Co to będzie? No dobrze, to nic. Co to będzie? To będzie 600. No ja wiem, ale skąd wziąłeś tą liczbę 100 tutaj? 10 razy 10, bo to jest jedna z całej ściany. To jest pole jednej ściany, tak? A dlaczego tutaj wziąłeś 6? No bo jest 6 ścian. Aha, czyli w tej chwili, Szymonko, poczekaj, w tej chwili policzysz pole całkowite, pole powierzchni całkowitej tej podstawy, tak? O tego. Tego dolnego sześcianu, prawda? Tak? No masz taką koncepcję, a to będą centymetry jakie? Centymetry tutaj? Kwadratowe. No to napisz tutaj kwadrat. Dobrze, ale czy... Źle. No to popraw, bo ja nie widziałem. Tak? Dobrze. No i ale czy to już będzie koniec tego zadania? Nie. Nie. No to co trzeba robić? Czy tutaj jeszcze równanie piszemy? No to co tam dalej będziesz robił? To żeby ci nie przeszkadzało, odłóżmy, no. Czy to już jest koniec tego zadania? Nie. To co robisz dalej? Tu jest 600, dobrze, ale czy to już, czy jak to policzysz, to już będzie koniec. Czy tutaj trzeba coś jeszcze dalej? No to pisz to, co trzeba tam dalej. Tylko wytłumaczmy tak, skąd wziąłeś tutaj liczbę 16? 4 razy 4. Czyli to co to jest, to 16? To jest pole jednej ściany. Pole jednej ściany, ale tego mniejszego sześcianu, tak? Tego, który jest na górze.
Dobrze, dlaczego razy 6? No bo jest 6 ścian. Bo jest 6 ścian. A więc co, popatrz, tu napisałeś 6 z przodu, a tu napisałeś 6 z tyłu. Czy można tak robić? Można. Można, bo mnożenie jest przemienne, tak? Ale czy to, że tak można robić, czy to jest dobre? No nie za bardzo, wiesz, bo lepiej pisać wszystko w jednakowym formacie, że tak powiem. Czyli 6 razy 16. I tutaj jakich jednostek tutaj? Centymetrów. No to napisz to. Ładnie. Kwadratowych. Dobrze, ale teraz pytanie takie. To, o to tutaj, to co to jest? Co jest, czym jest ten wynik, a czym będzie ten wynik? Ten wynik to będzie co? Pole tego całego. Pole tego, czyli pole powierzchni całkowitej tego dolnego sześcianu, tego, tak, prawda? A ten wynik tutaj to będzie co? Jeżeli ta budowla tak będzie wyglądać? To co to będzie? To tutaj? Tej. No, a pokaż na tym tutaj, na tych bryłach. To będzie pole całkowite tego. Czyli, żeby okleić ten sześcian, to ile będziesz potrzebował centymetrów kwadratowych złotka? Żeby okleić ten sześcian. No, Szmoku, ile potrzebujesz złotka na okleienie tego sześcianu? Złotka? Na tego sześcianu to potrzebuje 600. Czyli tu potrzeba 600. Jakich jednostek? Centymetrów kwadratowych złotka. Dobrze, a do oblepienia tego sześcianu ile potrzebujesz złotka? 64 centymetry kwadratowe. A teraz poczekaj. Daj mi na chwilkę to. A pan może. A czy do oklejenia, popatrz, do oklejenia tej bryły, patrz sobie teraz tutaj, czy do oklejenia tej bryły, to ile trzeba złotka do oklejenia tej bryły? Jak ona już jest tak, o. Czy trzeba rzeczywiście tyle? Tyle, co tu jest napisane. Ile trzeba do oklejenia tej bryły, tego złotka? Dziękuję. Tej. Tak. Gdybyś chciał, to już, to patrz. 664. No to napiszmy tutaj z pytajnikiem na razie. No, wpisz tutaj ten wynik i się będziemy zastanawiać nad tym. Monika, to też na chwilkę możesz popatrzeć. No i teraz zastanówmy się, czy ten wynik jest dobry. Ja tu postawię pytajnik na razie, taki duży pytajnik. Czy rzeczywiście, żeby to okleić papierem, o, popatrz, czyli tą bryłę robimy tak, układamy najpierw to, potem do tego doklejamy to, tak? I teraz to wszystko razem oklejamy teraz tym złotkiem. To czy trzeba rzeczywiście tyle tego centymetrów kwadratowych tego złotka, tyle aż? Na pewno czy nie? Jak myślisz? Jak tu jest dodać? No tu napisałeś dodać, ale czy tu jest wszystko dobrze? Zastanów się, patrz sobie na tą bryłę. Patrz sobie i spróbuj się zastanowić. Popatrz sobie na nią. Czy rzeczywiście trzeba tyle? Popatrz, na oblepienie tego sześcianu trzeba ile? Pokaż paluszkiem albo powiedz. Ile trzeba złotka na oblepienie tego sześcianu? No i ile trzeba złotka na oblepienie tego sześcianu? Tego? Tak. To tutaj nie ma 10. Ale no, znaczy gdyby to jest model tego, o, tu jest 10 załóżmy, nie? To ile trzeba na oblepienie tego? W tych rachunkach. O, no to może ja tutaj pokażę. O, do oblepienia tego sześcianu w całości, to ile trzeba? 600. 600, ale czego? Szybko, ale się świetnie ładnie prosił. Dobrze. Do oblepienia w całości tego sześcianu, ile trzeba? 64 centymetrów kwadratowych. Dobrze, a teraz, jeżeli mamy taką bryłę, że ten sześcian górny jest doklejony do tego, doklejony już, to ile trzeba złotka, żeby to oblepić? Czy tyle, że dodajesz to do tego? Na pewno? Troszkę
Więcej czy? No, no zobacz, żeby to oblepić. Więcej trzeba, niż to dodać to? Pomyśl. Popatrz. Jeżeli byś oblepił najpierw ten sześcian, potem oblepił ten sześcian, a potem dokleił razem, to czy wszędzie to złotko jest potrzebne? Przylepione? Nie. Gdzie jest niepotrzebne? W którym miejscu? No tu jest niepotrzebne, tak? Czyli tego złotka tam nie trzeba kleić, prawda? Więc... Już wiem. No. Czyli... To będzie 650... Napisz tutaj. Pole całkowite, napisz tutaj, no zobaczymy. Dlaczego tyle? No bo 1,16, no bo 4,4. Czyli co? Pokaż na tym modelu, co odjąłeś. Odjąłeś to, co jest. Odjąłeś tą powierzchnię, gdzie złotka nie będzie tak naprawdę, prawda? No bo jak to jest sklejone, to tam pod spodem. Szumku, ale patrz teraz tutaj. Tam pod spodem tego złotka nie będzie, prawda? A ono jest wliczone tutaj, tak? Czyli odjąłeś 16 cm kwadratowych, tak? Od tego. Od tego odjąłeś 16. Ale czy dobrze zrobiłeś? Pomyśl tutaj jeszcze chwilkę. Czy tyle trzeba odjąć? Bo patrz, odjąłeś to złotko, tutaj niepotrzebnie nalepione, tak? A co jeszcze trzeba odjąć? Gdzie jest jeszcze niepotrzebnie nalepione złotko? Gdzie nie trzeba nalepiać tego złotka? Nie, tam trzeba, bo to ma być oblepione wszystko dookoła. Zobacz. Ten wynik tutaj to jest tak. Tak policzone, że... Nie używaj tego. Oblepiłeś wszystko to, ale Szymonku, naprawdę, każda rzecz, którą robisz dodatkowo, to powoduje, że bardzo słabo myślisz, wiesz? Więc musimy robić tylko jedną rzecz naraz, wiesz? Robimy tylko to zadanie tutaj. To jest policzone w ten sposób, że policzyłeś, ile trzeba złotka do oblepienia tego, prawda? I ile trzeba złotka do oblepienia tego? Tak? To jest tutaj zrobione. Do oblepienia tego trzeba ile złotka? Pokaż tutaj. Gdzie jest to? Ten tutaj. To jest to. Do oblepienia tego w całości trzeba tyle. Dobrze. Ale jak to jest tak sklejone razem, to żeby to razem oblepić o taką bryłę, to czy trzeba rzeczywiście tyle? Tyle czy mniej? Czy więcej? Tego złotka. Mniej trzeba. A o ile trzeba mniej? Co trzeba obliczyć, żeby to mniej? Mogę już powiedzieć? No, właśnie się pytam o to. To trzeba zabrać, tak? I co jeszcze trzeba zabrać? I tutaj trzeba zabrać. To popatrz. To ja zrobię w ten sposób. To tutaj, popatrz, tutaj dopiszemy minus. Ile tutaj trzeba od tego odjąć minus jeszcze? Minus 32. To napisz tutaj. Ale jakich jednostek? Dlaczego 32? Wytłumacz. 32 cm kwadratowe trzeba od tego odjąć. Skąd się wzięło 32? Stąd, że... Pokazuj na tym modelu. Na tym modelu pokazuj. Bo tutaj jest 16 do odjęcia. Tak? Tak, 16 cm tutaj było niepotrzebnie byłoby naklejone, prawda? I tutaj byłoby niepotrzebnie naklejone, tak? Czyli 2 razy 16. No zgadza się, tak. Czyli teraz tutaj, jak ten wynik poprawić? Co tutaj trzeba zrobić? Tutaj, bo to będzie 6, odjąć 32 cm kwadratowe, tak? I to się równa. I teraz tutaj napisz już wynik końcowy. O, tutaj napisz dobry wynik, dobrze?
Napisz. Tak, i napisz tutaj, jakich jednostek. Dobrze. A teraz, wiesz co, co możemy jeszcze zrobić? No, to wystarczy, w tym zadaniu to nam wystarczy. Dobra. To zrobimy teraz jeszcze jedno zadanie. Popatrz, wyobraź sobie, że teraz zrobisz taki model. Tu będzie sześcian na dole, też niech będzie sześcian. O, krawędzi 12 cm. O, taki sobie tutaj sześcian jest. A teraz na przykład, wiesz co, nawet na środku tutaj, tak gdzieś na środku, zbudujemy, dokleimy do tego sześcianu inny sześcian. O, inny sześcian. O krawędzi powiedzmy, niech tutaj będzie 5 cm. Rozumiesz, taki sześcian, a na nim jest naklejony drugi sześcian. Tak na środku mniej więcej. Tam jakoś doklejony jest. I jaka jest objętość tej bryły? Najpierw policz objętość, dobrze? Policz objętość tej bryły. Są takie dwa sklejone sześciany. To jaka jest ich objętość tej bryły? Tak? Czemu tutaj dokładamy ten? Dlaczego dokładamy ten sześcian? No bo czasami, posłuchaj, bo po co się uczymy matematyki? Wiesz, po co się uczymy matematyki? Tak. No po co? Żeby kilka... Żeby potem w dorosłym życiu umieć różne rzeczy obliczyć, prawda? Które są potrzebne, tak naprawdę. No więc czy wszystkie budowle, jakie widziałeś, to są zawsze takie sześciany? No nie, no widziałeś, że blok jest tak zbudowany na przykład, nie, albo tak jest zbudowany, albo tutaj jeszcze u góry coś tam ma, no nie, są różne rzeczy. Albo jakieś części maszyn różnych, albo nawet ta twoja pałeczka, popatrz, o zobacz, ta twoja pałeczka. Jaki ma kształt ta twoja pałeczka do grania? Co to jest za kształt? Jak byś go nazwał? Walec? Tak, to jest prawie że walec, ale ten walec, to co ma tutaj na końcu? Jeszcze ma taką czapeczkę jakby, tak? To jest, wiesz co, to jest taki grzybek, to jest fragment mniej więcej elipsoidy obrotowej, wiesz, to się nazywa elipsoida, to jest połówka elipsoidy obrotowej. A to, tak naprawdę to nie jest walec, tylko to jest, wiesz co, to jest stożek. O, stożek to jest taki, o, takie coś to jest stożek, o popatrz, to jest stożek, tylko że ten stożek jest ucięty tutaj, ucięty. I ten stożek jest taki, wiesz co, taki ma bardzo, bardzo o taki stożek, gdzie tutaj prawie że równoległe są te krawędzie, ale one się tam by zetknęły. Więc popatrz, żeby wiedzieć, ile trzeba materiału na to, na wykonanie tego, to ktoś musiał to wyliczyć, jakiś inżynier. Jakiś inżynier musiał to wyliczyć, wiesz, albo matematyk nawet. To nie jest wcale takie łatwe. Ty byś dał radę to obliczyć tutaj, tą objętość tego? Nie, jeszcze byś nie dał rady, wiesz. Egipcjanie by dali radę, z tego co ja tam wiem. A Grecy na pewno. Egipcjanie nie jestem pewien, proszę Państwa. Tak mniej więcej by obliczyli w przybliżeniu tam jakimś. Umieli obliczać piramidy ścięte. To wiem na pewno, że umieli obliczyć taką piramidę o podstawie kwadratu, ale ścięto. To znali wzory na to. Dokładne wzory znali. A reszty nie wiem. Elipsoidy to pewnie by nie znali objętości wzoru dokładnego. No i popatrz, więc uczymy się po to, żeby potem umieć takimi rzeczami się... Te rzeczy są potrzebne potem, tak naprawdę, wiesz? To po to się uczymy. A po drugie, to jest ciekawe. Dla ludzi, którzy się interesują matematyką, to jest ciekawe, jak to jest zrobione, że tutaj się dodaje, a tutaj się nie dodaje, a tutaj się trzeba coś odjąć, no takie różne zagadki. To jest taka zagadka. A ponadto, gdybyś się bawił z dziećmi na przykład, to ty byś potrafił sobie obliczyć, ile musisz mieć klocków na zbudowanie tego. Potrafiłbyś obliczyć? A jakieś inne dziecko, które nie zna objętości, to nie potrafi obliczyć. Powiedziałby, że a ile trzeba? No dużo. A ty byś powiedział, że a ja wiem dokładnie, co do jednej sztuki. No to policz, ile trzeba takich klocuszków na zbudowanie takiej konstrukcji. Jeden sześcian, a na górze jest drugi sześcian. Masz podane wymiary. To jaką wielkość musisz obliczyć, jeżeli masz policzyć ilość klocków? Jaką wielkość musisz policzyć? Co? Szybkość,
Pole, objętość, co trzeba pisać? Objętość. No to pisz tutaj. V. Tak, musisz siedzieć bardziej prosto, dobrze? No i pokaż. Pokaż, jaką objętość będziesz liczył. Zapisuj to najpierw, te rachunki. Zapisz, co trzeba liczyć. Nie podpiera się rączką. No. Nie musisz podawać wyników, tylko najpierw napisz, co trzeba liczyć. Dobrze. Plus. Tak. Dobrze, ale posłuchaj, jak to można napisać prościej? Bo już taki dobry matematyk to już nie pisze tak, po co tak pisać 12 razy 12? Jak to napisać? No albo nie będziemy zmazywać, no napisz prościej. Tak. Oj, popatrz, gdybyś był w przedszkolu, bo to jeszcze w szkole dopiero będziesz od września tak jakby, prawda? Czyli dopiero za półtora miesiąca byłbyś normalnie w szkole, więc byłbyś powiedzmy w zerówce albo w przedszkolu. To jakby pani się zapytała, ile trzeba tych klocuszków do tego, to co byś odpowiedział pani? No bardzo łatwo. Proszę panią, trzeba obliczyć 12 do 3 i dodać 5 do 3. I to trzeba tyle klocuszków. A potem, ja i tak nie będę chodzić. No nie, bo to masz edukację domową. Ja wiem, ale tak mówię dla naszych widzów, no. Dobra, no i teraz oblicz, ile to będzie. Już konkretnie, dobrze? Potrafisz to obliczyć? Jak to obliczysz teraz? O, tu masz miejsce na rachunki. No, to już obliczone? Jeszcze nie. O, właśnie. No dobrze, no to... Wpisz, Monku, ten pierwszy wynik, który masz tutaj. No i dalej. Ale to już jest koniec tych rachunków tutaj. No patrzcie sobie, czy to już jest koniec. Patrz tutaj, czy to już jest koniec tych rachunków. Patrz. Tak, ale jakich jednostek? Centymetry. Tak. No i tu jeszcze by trzeba dopisać jednostki, tak? Że tu były centymetry sześcienne. Czyli popatrz, gdybyś się bawił w przedszkolu i chciał wybudować taką budowlę z takich klocków, małych, on tutaj, tu jest jeden centymetr, prawda? O tutaj, tu jest jeden centymetr. To jest jeden centymetr sześcienny w takim razie, ten klocek, ma taką objętość. To ile musiałbyś mieć tych klocuszków? Ile musiałbyś poprosić panią o takich klocków? Ile byś musiał mieć? O. Ile musiałbyś mieć, żeby to zbudować? Mm.
1853. Czy dużo? No dużo, no bardzo dużo. Czy byłoby tyle w przedszkolu takich klocuszków, myślisz? Nie, więc popatrz. Całe przedszkole. No całe przedszkole. Trzeba by z całego województwa chyba wszystkie klocki zabrać, takie małe. I dopiero można by zbudować takie coś. Więc popatrz, jak ktoś jest mądry, umie matematykę, to od razu wie, że czegoś się zrobić nie da na przykład, no nie? A inne dzieci to by próbowały robić, budowały, bo i brakłoby tych klocków, prawda? Bo one by nie wiedziały, jak to obliczyć, a ty już umiesz. Ja umiem z jednego klocka tak to zrobić. Tak? Jak? Utnąć takie... A, no wyciąć. No tak, no zgoda, tylko że to byłoby tylko takie w zmniejszeniu, prawda? Pomniejszone. Dobrze, ale teraz popatrz. A teraz drugie zadanie. Tutaj napiszę sobie ten wynik, tutaj może V. V równa się 1853 centymetry sześcienne. Mój portfel. Twój portfel? No dobrze, dam ci, ale niech sobie tutaj leży, dobrze? Popatrz. Ale teraz wyobraź sobie, że już tą budowę z tych klocków zrobiłeś. Wyobraźmy sobie tak, że ponieważ była jakaś wizytacja w przedszkolu, no i pani tyle klocków tam kupiła i udało się zrobić. I te klocki są wszystkie pozlepiane klejem. Bo to były takie drewniane, ktoś wziął klej do drewna, zlepił to wszystko. Zlepił to najpierw, potem zlepił to, a potem dolepił to do tego. I teraz ty się zastanawiasz, ile trzeba na przykład czerwonego papieru, żeby to wszystko okleić. Ile trzeba takiego czerwonego papieru, takich kartek, o takich jak te, tylko że na przykład czerwone, prawda? To żeby wiedzieć, ile trzeba tego papieru, to jaką wielkość musisz policzyć teraz? Co musisz policzyć? Szybkość, prędkość? Długość krawędzi, czy coś innego jeszcze? Jaką wielkość matematyczną trzeba policzyć, żeby wiedzieć, ile trzeba papieru na oklejenie tego dookoła, z wszystkich stron? No, jaką wielkość trzeba teraz policzyć? Pole całkowite. No to napisz tutaj. PC. Pole całkowite. No i spróbuj to obliczyć. No i poczekaj, jak to już zrobisz, to jak to dodasz do siebie, to i to, to już będzie ilość tego papieru w centymetrach kwadratowych? Czy jak to wykonasz, to już wszystko będzie dobrze? No to co dalej trzeba jeszcze? No ale poczekaj, no skoro to jeszcze nie jest koniec, to trzeba tutaj dalej coś robić. No dobrze, ale czego? 50? Jakich? Sześcienny. Kwadratowy. A tu jakie tutaj co powinno być? Tak, a tutaj co powinno być w tym miejscu? Dobrze, no i teraz to możesz obliczać już. Dobrze. No to oblicz to. Ja, proszę Państwa, robię takie zadanie, dlatego żeby uczniowi się nie utożsamiło albo mówiło do głowy, że wszystko się liczy jednakowo, żeby wiedział, że trzeba cały czas myśleć, że objętość tej bryły to jest objętość tego dodać objętość tego, a pole całkowite tej bryły to nie jest pole całkowite tego sześcianu plus pole całkowite tego sześcianu. Nie, jest już troszkę inaczej. No wpisz sobie ten wynik tutaj. Wpisz sobie ten wynik od razu tutaj. Żebyś już go miał.
Tak. A skąd wziąłeś tą liczbę? Wytłumacz. No bo 625 to jest 150, a 950... Aha, bo policzyłeś osobno to razem sobie potem już odjąłeś. No i masz rację, dobrze, no to się równa. Tyle to już mam w wersji. Tak, tyle by trzeba centymetrów kwadratowych, tak? A ty zamieniłeś to na złotówki, tak? Bo załóżmy, że jeden taki, że jeden centymetr kwadratowy tego papieru, albo tego złotka, kosztuje jedną złotówkę, jeden centymetr kwadratowy, tak? Bo to jest jeden centymetr kwadratowy, kosztuje jedną złotówkę. To ile trzeba by wydać złotych na oblepienie tego, tej bryły? Ile trzeba by wydać złotych? Jeżeli jeden centymetr kwadratowy tyle kosztuje, tutaj, no nie powiem, równawko, strzałeczka raczej, że centymetr kwadratowy kosztuje tyle. To ile trzeba wydać pieniążków? A nie. 964 złote trzeba wydać. A ty mówisz, że ty masz więcej pieniędzy nawet, tak? Czyli stać by cię było. A gdyby jeden centymetr. No nie, to mówimy tak tylko teoretycznie. Zobacz. Ale teraz zróbmy na sam koniec jeszcze takie zdanie, że zobacz. Jesteś już tak dobry w tym, że tutaj na górze stoi jeszcze jeden sześcianik. O, zobacz, jeszcze jeden sześcianik o krawędzi 2. Patrz, tu jest 12, tu jest 5, a tu jest 2. To jakie byłoby pole całkowite tej bryły? Tej bryły. Wiesz co, nie dopisuj mi tutaj, bo to te rachunki się już skończyły, to jest koniec, to taki kwadracik można dać. O. Tylko napiszemy, tutaj od nowa, pole całkowite, ale nie musisz przepisywać wszystkiego od nowa, możesz tutaj coś tam dorobić. O, PC2 powiedzmy, albo PC3, że pole całkowite takiej budowli potrójnej. To jest, to coś trzeba tutaj, no pisz jakieś liczby gotowe i coś tam tutaj zmienisz i zobaczymy. No. Zobaczymy, no. Nie musisz nawet tych wyników tu przepisywać, tych liczb. Możesz sam wynik, no zobaczymy jak to zrobisz. Okej. Okay. Poczekaj. Skąd wziąłeś tutaj 8? Wytłumacz. 2 razy 2 to jest 4 i jeszcze tu. Aha, czyli to robiłeś w ten sposób, że tutaj, jak tu będzie stało, na tym jeszcze będzie stał ten sześcianik, tak? To pole tej ściany wynosi ile? Jak tu jest 2? Znaczy tu jest krawędź długości 2, to pole tego jest 4 cm kwadratowe, tak? Ale to trzeba liczyć to i to, co jest pod spodem też. O tutaj to, tak? Też 4. I razem się trzeba odjąć 8. Ale czy od tego, jak od tego poprzedniego pola całkowitego odejmiesz 8, to już będziesz miał pole tej bryły całej tutaj? Czy nie trzeba coś przypadkiem dodać wcześniej? Jeszcze? Nie. To poczekaj, to nie odejmijmy 8 na razie, tylko najpierw coś dodajmy, a potem coś odejmijmy. Sześć razy dwa? Nie. Sześć razy cztery. Mhm.
Tak, no i teraz zobacz. Wiesz co, tu chyba się pomyliłeś w tej liczbie. Nie. To dodałeś, to i to dodałeś, tak? Tyle ci wyszło. Coś tu jest nie tak. No, ale 6 razy 4 to jest 24. Aha, nie pomyliłeś się. Dobrze, to ja się pomyliłem. Dobrze. Dobrze. No. Tu jest dobrze. Odjąć 8 to jest tyle. Tyle centymetrów kwadratowych, tak? Trzymałbym tutaj. Dobrze, brawo. No ponieważ ty poprawiłeś mnie, to dostajesz 1/10 punktu. Miałeś 2,8, znaczy miałeś 4,8. 4,9. To teraz masz 4,9. 4,8 miałeś. Nie. Miałeś 4,8. Teraz masz 4,9. Czyli ile ci brakuje jeszcze do nagrody? 1/10 punktu ci brakuje. No to już następnym razem, jutro jak się spotkamy, tak, to masz szansę, żeby już zarobić na całą nagrodę. Dobrze, no to dziękuję bardzo. Do widzenia.